Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Oto oczywiście Monster Train. I cóż, dzisiaj po raz kolejny zmagamy się przeciwnikami na drodze do rdzenia piekieł. I dalej grając z naszą super strategią pod potrójny multiatak za 25 obrażeń i inne takie sprawy. No. Ogólnie mówiąc, mam nadzieję, że dzisiaj może po raz pierwszy odniesiemy sukces, wiecie, będziemy mieli zwycięstwo czy coś. Jak się okaże, to... No, dobra, może inaczej. Jak będzie w rzeczywistości, okaże się za chwilę. A póki co... Okej. Dobra. Czyli jeden nie zaatakuje, a dwóch... Oj. Zaczynają się problemy. I to spore problemy. Dobra, mam 5 energii. Dobra, trudno. Wiecie co, to będzie naprawdę ciężkie. Ale musiałem to zrobić niestety. Już przyznaję, że pewnie to, co zrobiłem, to była jedna wielka głupota. Już na wstępie po prostu przegram przez to. Nie pomoże w żaden sposób. Nie wierzę. Chyba zepsułem. I tak całkowicie. Czym dostałem 40 pancerza? No dobra, chyba miałem coś, co podwaja te efekty. A no faktycznie tak. Ale dobra, wracając. Tutaj jest coś takiego groźnego, co trzeba... ...trzymać. No nie broni są, ale wiecie, nie mamy jak. Tu 5 się... Dobra. Tu... wysadzę impa, tym samym wyeliminuję jego. Nawet nie wiem, po co to zrobiłem, ale no. Niech będzie, że tak. Jeśli dostanę kolejnego impa, to wiecie, może jeszcze jest nadzieja. Tutaj niestety już jest trochę problematycznie. Okej, gdzie to jest? Nawet nie wiem, co mam zrobić z tym wszystkim. Coś mówi, że moje te, tamto całe będzie mocno zranione niestety. Ale tak, póki co... Może warto tutaj zostawić chociaż takie coś. I nie wiem, liczyć na to, że dzięki temu przeżyjemy jakkolwiek. Ja. A tutaj nic. Tamto piętro niestety, wiecie. Pójdzie, on tu będzie mocno ranny. Ale przynajmniej, wiecie, pomógł się wzmacnia, więc jest jeszcze nadzieja. Chociaż nie, padnie niestety. A, dobra, jednak nie. Ale strasznie ranne, więc obawiam się, że znowu ostatecznego bossa nie pokonamy, chociaż z tym ostatecznym bossem to chyba nawet jeszcze się nie spotkaliśmy ani razu, więc no. Okej, dobra, najpierw on oczywiście. Teraz to. W sumie czemu by nie? I teraz tak, a tutaj raczej nie uratuję sytuacji. Chociaż... Co by na pewno pomogło? Dobra. Zrobię takie dziwne coś. Tym samym ułatwię sobie tam robotę. I czy tutaj coś jest potrzebne? Dwóch wyeliminuję na stówkę. Jeśli dał to, to jak to działa? A, dodam trochę ataku, ale nie. To teraz tak. A tutaj, jeśli to zarzucę, to... Tak raczej nie wyeliminuję z tym, ale dobra, tak. Pierwsza sprawa to tak. I teraz 100 doda 4 razy 4, 16. Dobra. Ciekawe zagranie, powiem wam szczerze, ale...
Aż się dzięki temu ten zwykły... No nawet nie wiem co to jest, jakiś mały Cthulhu czy coś, po prostu... Wygrał sobą... No całe piętro mi uratował. Dobra, teraz tak, co my tu mamy? Dobra, wróciłem, bo oczywiście była krótka przerwa. Podwana wołaniem przez domowników. I wiecie co? Mamy co? Nowe combo. Proszę. Udało się. Już prawie. Niestety. Nadal. Nie wygram tam, ale no. Za to tutaj będzie łatwo w miarę. Chciałem pozbyć się jednego. Tam na górze zaraz coś dostawimy. Tutaj dostanę trochę obrażeń, niestety. Ale i tak. Prawie ich unicestwiliśmy. I teraz tak. To znowu powraca oczywiście, więc nawet nie ma co czekać. Na wszelki wypadek jeszcze to. I to. Wiecie, wolę mieć w zapasie dużo pancerza i w ogóle. Tutaj tak. A tu jak to będzie wyglądać? Oboje zginą? Niedobrze. Ale dobra, spokojnie. Może uda się to wszystko unicestwić na spokojnie. Czy coś. I jak? I co, jaka prognoza? Nie rozumiem. On nie zostanie ruszony? Czy co? Dobra, mniejsza z tym. Najpierw najważniejsza sprawa to to, potem tak. Jego to ten mocno pobija, ale go można się pozbyć, dobra. Okej, w ten sposób będzie najlepiej. I teraz tak. Dostanę więcej obrażeń, w teorii, niż miałem dostać wcześniej. Nie rozumiem tego, powiem wam szczerze. Chyba, że miałem jakąś zdolność. Dobra, nie rozumiem, ale... Mniejsza z tym. Aha, dobra. Zwiększałem obrażenia o jeden za każdym razem, kiedy dostaję obrażenia. No to już nie aż tak dobrze. Dobra. Chociaż mniejsza z tym i tak. Najważniejsze jest to, że zwyciężymy. Co prawda tamtych nie ubijemy, bo wiecie on, ale... Jest zwycięstwo. Mimo moich problemów. I lam. A, tutaj 3 Rage'a? Nie. To super, ale wezmę prędzej to. Szczerze, tutaj mogę się pozbywać impów, a ten... Fajny, ale nie mam aż takich kart, wiecie, żeby z tego korzystać. Co to jest sap? Okej. Okay. Nie. Nie. A to też nie. Nie będzie czego, powiem wam szczerze, czego że potrzebuję, więc tak. Ostateczna decyzja. Przed bossem finałowym. Tutaj mamy usuwanie kart i złoto. Tutaj za to mamy więcej życia i ulepszenie jednostek, więc tak. Zdecydowanie. Muszę zająć się tym oczywiście. Więc tak. Ja mógłbym dorzucić trochę życia. Co od razu powiem wam szczerze zrobię, żeby mieć po prostu bezpieczeństwo. Więcej tutaj nie mieszam. Czy jest coś do zduplikowania? Powiedziałbym szczerze, że nie. Szczerze chyba przy tym zostanę, że raczej nie. Nie ma co po prostu. Owszem, mam jakieś fajne karty, dobre, potężne czy coś, ale... Czy jest coś tak naprawdę potrzebnego? Mógłbym niby co, ale nie ma sensu mieć dwóch takich. Ewentualnie to jeszcze przygotuję. Drugą kopię może się okazać cenne. Na koniec jakieś skarby. Ach. No niestety nie mamy niczego, co by się mogło przydać. Rerola nawet nie ma co robić, więc... Po prostu wykupię tutaj może usunięcie. Wiecie, chociaż tych takich podstawowych kart, które teraz są już mało przydatne, tylko pochodnie. I zobaczymy jak to wyjdzie, bo powiem szczerze, nie jestem pewien, czy kiedykolwiek w ogóle się spotkałem z tym bossem. A.
Okej. Czyli będzie usuwał połowę wszystkich efektów, ten przeciwnik. Serio, powiem szczerze, nie rozumiem tego. Ale ciągle mi przeszkadzają, ciągle mi rozpraszają. No dobra. Wracając. W każdej rundzie ten cały serw będzie usuwał połowę efektów. Więc tak. I jeszcze wzywa. Okej, to już się zaczyna być trochę niebezpieczniejsze, ale... Pomijając to, że nie mamy jak unicestwić część tych wrogów, co raczej nie będzie problemów. Nie ma dla niego miejsca, to już wstawię go tutaj, oczywiście. I tak. Trzeba pomału rozkręcać to wszystko. Na szczęście, wiecie, mamy jego i w sumie bardzo dobrze, ale no. Okej. Tutaj jak wygląda sytuacja? Nawet on przeżyje, to nie trzeba się tym przejmować jakoś szczególnie, ale dostawi tak jego, taka tradycyjka, rozumiecie? I teraz tak. No. To prawda, trochę wiecie, tam niepotrzebnie może nakomplikowałem czy coś, ale no. Najważniejsze, że i tak się udało. I w sumie nie będę ukrywał, głównym aspektem jest to, żeby on był potężny, wiecie, ten miał być tylko takim wsparciem. Więc tak też może zrobię, chociaż... Czy wiem, on ma już duże obrażenia. A jemu jak to będziemy narzucać, to będzie nawet dobrze. Ale okej. Pochodnia. I na... dobra, już nie mamy więcej. Szkoda. Ale dobra, jeśli będziemy mieli impy, to może jeszcze z nadzieją na to, że przetrwamy to wszystko. Ważne, żeby wiecie, żeby on nam nie padł za szybko. A jeśli już padnie, to ważne, żeby książę piekieł, bo tak się nazywał ten przeciwnik. Okej. Okay. O, dobra, mamy impy. Mamy impy. Więc jest dobrze. I teraz tak. To znowu na niego? W sumie czemu nie? Wiecie, w ten sposób przynajmniej bym miał pewność, że chociaż jednego przeciwnika on zawsze będzie dobijał. I tyle. Dobra. Tutaj też imp, bo w sumie czemu nie? Jeszcze to, żeby mieć pewność, że nikt tam mi nie zginie. Dobra, rage i oczywiście fajne efekty w ogóle. Mamy jak usunąć? Nie, nie mamy jak usunąć impa, więc tak, zacznijmy od tego, bo w sumie czemu nie. I teraz tak, pochodnia bije dwa akurat peszek. Rage dla niego. O, dobra, jeśli dam jemu rage, to on dwoma atakami dobije tego. O. Dobra, robimy w ten sposób. No, może to jest nawet lepiej. Może jednak moje multi-atak, który jest strong, sobie poradzi bardzo dobrze z tym przeciwnikiem. Okej, on teraz tutaj postawi swojego kolegę. Na całe szczęście ten kolega nic nie robi, więc nie trzeba się przejmować. I tutaj co sobie tak wymyślić? Mogę wybuchnąć impa. Dużo nic to nie zrobi, więc pozwól, że odpuszczę. Raczej nałożę standardowo rage'a. Jeśli chodzi o wybuchnięcie impa, to może tak. I zdecydowanie tak. To było naprawdę dobre. Resztę zostawiamy, bo nie ma po co tego wystawiać, wiecie. Uch. Dobra, zdecydowanie tutaj trzeba impa wymienić na świeższy model, bo to nie jest zbyt bliski śmierci. Moje nieszczęście. Wszyscy są teraz ogłuszeni, więc to nie jest aż takie ciężkie. Dobra, trudno.
Robimy co, nic nie dorzucamy i niestety w ten sposób straciliśmy moje 10 Rage'a, no ale pancerze trzeba mu odnowić, wiecie. To jest ważniejsze niż cokolwiek innego. No. Się zaczyna. Niestety według tego wszyscy zginą. A to nie świadczy dobrze w żaden sposób. Ale tak, usuwamy jego. Świeży imp. I teraz tak. Jest! Wygramy! Wygraliśmy to, ludziska! My żeśmy to naprawdę wygrali! Ja po prostu nie wierzę. Ale patrzę na... Według... Ja naprawdę... Nie, powiem szczerze, to jest też niewiarygodne. Ale faktycznie, patrzcie, no... Udało się! Po prostu... Jest achievement, defeat Seraph. Udało się! Wow! Nie rozumiem tego bonusu, ale okej. Okay. Teraz zablokowaliśmy coś takiego jak Convenant, czyli nie wiem, czy to jest przymierze, sojusz, coś tego typu. Pozwala to ustawić sobie wyższe po... co? Pozwala ustawić sobie wyższe trudności i masterować, czyli nie wiem, doprowadzić do perfekcji swoje karty. Przezwycięstwo. Aha. I to ogólnie się podwyższa za każdym razem, kiedy wygrywam na najwyższym dostępnym stopniu. Okej, ciekawe. I co to ma być? Rail Beater. Co my tu mamy? 30 pancerza na start. Jest demonem. Przy uderzeniu wypycha do tyłu. I sam w sobie nie jest niczym takim szczególnym, ale nawet. I co to? Alley of the Ancients. 25 pancerzy za jeden. Fajne, ale consume, więc no nie do końca mój styl. A Stygianie, co mam nowego? Reserve. Nie wiem, o co chodzi do końca, ale Permafrost i Apply Frozen do karty, czy pewnie, nie wiem, coś z zachowywaniem kart. Wiecie, żeby nam nie odchodziły z ręki czy coś. I co jest jeszcze? Zagrywanie zaklęć zadaje 2 obrażenia losowej jednostce na piętrze. A drugie takie średnie. No nieźle. Jest dobrze, powiem wam szczerze. Ja nie wiem, o co chodzi z tym do końca, ale no. No dobra, naprawdę może nie będę się teraz tym przejmował. I no cóż. Skoro się udało, ale jest jeszcze dużo czasu, to back to main menu. I w sumie mógłbym zobaczyć, czym są challenge. Okej, to jest jakiś... Jak to się nazywa? To jest multi, więc nie. Tu jest jakieś specjalne wyzwanie dzienne. Można to spróbować w sumie. Ale to nie dostaje expa ani mastery, czyli mistrzostwa, więc niekoniecznie. Może po prostu zobaczymy to kiedyś, ale póki co. Aha. Wrogowie są silniejsi, dodaj losową kartę do talii. Nawet nie mam co gdzieś, jeszcze jakieś mutatory. O! Aha. Jeśli to doda... A, czyli tutaj mogę dodawać sobie jakieś rzeczy, które nie pozwalają mi ulepszać, ale jakieś ciekawe roz... Jak to się nazywa? Ale pozwala mi dostosowywać sobie. Tutaj na przykład mamy jakieś tam... coś, co pozwala grać z większą ilością tych startowych, jakieś inne rzeczy. Fajne jakieś opcje, naprawdę. Ale powiem wam szczerze, że nie chcę chyba z tego korzystać. Więc tak, na razie nie będziemy tego robić. Najpierw, jeśli już to chciałbym spróbować ponownie swoich sił. Jakąś inną właśnie armią, tylko...
Powiem szczerze, nawet nie wiem, o co chodzi do końca. W sensie nie wiem jaką. Ja też tu wszędzie chyba mogę. Już wszędzie mogę z tym grać. Okej, ale najpierw bym chciał spróbować z takim standardowym połączeniem, powiedzmy. Może przejść. Albo nie. Lepiej będzie może tak, chociaż nie, nie. Główny muszę tylko ustawić. Na pewno chciałbym zagrać tym, a co się trafi, to się trafi. Żeby nie było, to prawdopodobnie będzie już ostatnie, jak to się nazywa, podejście bez konwenantu. Potem będziemy próbowali właśnie już na tych wyższych stopniach. Póki co wyruszamy i zobaczymy, co się trafi. E? Co to jest? Jakaś inna wersja tego całego Serafa. A, okej, okay, czyli są różne jego wersje po prostu. Ale dobra, nie przejmujmy się tym jakoś bardzo, po prostu zobaczmy, co jest. Oho. Ciekawe, powiem wam szczerze, opcje, ale jeśli już to wezmę, to losowa karta będzie nam zostawać w ręce. I chyba to są takie standardowe są rzeczy. Albo kolce i więcej życia, albo... Ej, nie, tego nie było. Jak jest leczone, to zadaj 20 obrażeń frontowej jednostce. Biorę to, powiem wam szczerze. To jest po prostu mocne. I cóż, żeby nie było oczywiście nic na całe podejście teraz, to raczej będzie na zasadzie tylko i wyłącznie niewielkiego, wiecie, takiego rozpoczęcia. I przy okazji zaraz zobaczymy, z czym... Okej, czyli mamy jednak ten Stygia, czy tam Stygia, nie jestem pewien. Okej. Nie wiem, co mam powiedzieć poza GG Easy. Póki co. No i zostało to jeszcze. Czy mam to na jakiś czas u siebie chyba? W ręce? A, czyli taka karta, która z nami zawsze zostaje. Okej. W sumie, powiem szczerze, jak na razie to... Wydaje mi się, że tamto to jest świetne, szczerze. Bardzo potężny efekt. Okej. Nie wiem, czy jest to potrzebne nawet, ale tak. Zagram po prostu to, żeby na pewno jakieś leczenie mi zostało. Wiecie, bo nie chciałem zostawać tamtych. Dobra, wygraliśmy. Gdybym miał jeden więcej energii, to byśmy wygrali w ogóle. Jeszcze też można tamtego bym unicestwił. Chociaż nie wiem jak, ale no, no to po prostu było łatwe. Przywrócić 2 życia sojusznikom, zadać 2 wrogom. No to akurat jest, tak, to jest oczywiste. Plus 10 życia i 3 kolce. Drogie, ale tamto będzie lepsze. O. Szczerze, lubię te ośmiorniczki, też się na pewno przydadzą. Jako, że nie mam impów, to na pewno teraz tej moimi zastępcami tego wszystkiego. I teraz lepszą jednostkę, albo zaklęcia. Tutaj mamy co prawda zielony klan, ale zaklęcia na razie istotniejsze, wiecie. Okej. Szczerze, nie ma co niczego takiego bardzo dobrego, więc pozwólcie, że raz rerolla. Tak, rerolla rzucę. I co tu mamy? Może jeśli już, to zarzuciłbym zmniejszenie kosztu tego. To jest super efekt, ale trochę drogi. I nie wiem. Może jedną lancę ulepszymy, żeby było po prostu skuteczniejsza, wiecie, na jakieś krytyczne sytuacje. No i oczywiście jednostka. Co to jest? Okej, czyli on dostaje rage'a, kiedy rzucamy zaklęcie. A ta atakuje wszystkich, daje frostbite, ale sama w sobie nie jest jakoś szczególnie dobra. Chociaż... Potem możemy spróbować jej multistrajka zarzucić czy coś, jakoś wiecie, ją dotemperować. O co? Za 75 monet na każdym piętrze pojawia się jednostka 5 na 1. Łącznie 5, bo wiecie, co ma Rage'a 2. Mógłbym nawet skorzystać, ale za monety się nie opłaca, więc po co mam marnować swój czas i jeszcze utrudnić sobie życie? A tu co mamy? Jakieś negatywne efekty.
Dobra. Udało się spróbować jeszcze. Dzięki temu wszystkiemu mamy efekt ten, widzicie, no. Zamrożenia na najpotężniejszej karcie, którą mamy akurat. Dobra. Jego tutaj szczerze dodam, jego też tutaj. I w tym momencie, szczerze mówiąc, powinienem chyba rzucić leczenie. A dobra, rzucę to leczenie w sumie, czemu nie. To prawda, wiecie, tam ta fajna karta odeszła, ale trzeba wiem, czy na tym etapie te karty są potrzebne. Po prostu moc tego leczenia jest póki co zbyt duża. No właśnie, przy okazji jeszcze co? I tak, zwiększa to też skuteczność leczeń. Więc już zdecydowanie uwielbiam ośmiorniczki na tej strategii. I prawdopodobnie jeśli będzie okazja, to postaram się je zmultiplikować tu mocno. O. Czyli mogę zadać 14, leczeniem zadaję po 20. Zwycięstwo. Nie wiem, jak to ma wyglądać do końca, ale wiecie, no. Skoro gra mówi zwycięstwo, to ja wierzę, że będzie zwycięstwo. Chociaż dobrze, już widzę to zwycięstwo. Rozbajcie i leczenie, i po sprawie. Kurczę, ale jeśli zamieści więcej tych leczeń, to wiecie, jakie to dopiero wtedy będzie mocne? Fajne, będzie fajne. A teraz tak, co my tu mamy? Plus 4 ataku i 4 kolce. Fajne, nawet bardzo, ale nie. 3 obrażenia i przesuń naprzód. Może być przydatne w niektórych sytuacjach, wiecie? Ale wezmę to. 2 obrażenia wszystkim, nie jest niczym szczególnym, ale 2 leczenia. No, zawsze to jest sposób na aktywację, wiecie, tego wszystkiego. A teraz tutaj co? Co my mamy? Dodatkowa śmierniczka, fajna rzecz, ale raczej niepotrzebna. Wezmę to. Zawsze jakiś sposób, wiecie, na frostbite'y. Duplikat karty albo artefakt. Wiecie, to jest strasznie ciężki wybór. Pojadę po artefakt, no niestety. Mogę to wziąć, nie wiem, czy jest przydatne, ale tak, na pewno to wezmę. W sumie to już wziąłem, to nawet nie wiem, po co się tak powtarzam. I co my tu mamy? Okej. Okay. No to jakieś 2 rzeczy, ale... Nie. Po prostu nie. Nie ma sensu, wiecie, ryzykować czy coś. Tyle. Dobra, i walczymy z nią. Co ona tam miała? O. Dobra, ona nie wydaje się być jakaś szczególnie niebezpieczna, poza tym, że wrogów mają 5 pancerza. Damy radę, tak czy siak. No już dobra, może niekoniecznie patrzę na co. Co tutaj teraz jest? No niestety. Tutaj akurat mogę przyznać, że wydaje się, że to jest dosyć kiepskie. Okej, okay, co tu się dzieje konkretnie? Dobra, oni zginą, to trzeba się przejmować. Tutaj 12 obrażeń już dostanę. Ale mam na szczęście coś, co może pomóc. Zadaję 10, leczę za 10 wszystkich. Oczywiście nie umieszkam jeszcze tego użyć. No i tego. No. Widzisz? Oj. Powiem szczerze, że to już jest naprawdę nieciekawe, ale spodziewałem się, że akurat tak się stanie. Będę musiał mieć zdecydowanie coś, co wstawię na front. Fajnie by było, wiecie. Dobra, czy ona się tu pojawiła teraz? Ja na wszelki wypadek w takim wypadku postawię go tutaj, ale... No nie okłamujmy się, nie było to do niczego potrzebne. No, i mocą leczenia znowu wyeliminowaliśmy kolejnych oponentów. Więc jest, no, bardzo dobrze. Okej, okay, tutaj już trochę nieciekawie w teorii. W praktyce nie wiem, czy jest aż tak źle. Okej, okay, dobra. Gdzie tu jest to?
Zakręcie. Nie ma. Dobra. Wiem, że on dostaje zwiększenie swoich obrażeń, jak ja rzucam zaklęcie, ale to raczej nie będzie problemem. Nie, dobra, może być problem szczerze, chociaż... Dobra, przynajmniej on zginie. To, że wiecie, ją stracimy, to nie jest jakiś olbrzymią, nie jest jakąś olbrzymią stratą ze względu na to, że tak de facto co... Najważniejsze w tym wszystkim jest śmierniczka i tak. No oczywiście śmierniczka i bohater. I tak. W tym wypadku on tutaj. Tutaj mogę zarzucić to. Spokojnie, zwycięstwo. Teraz tak, leczenie. No i obaj umarłem. Więc jest dobrze. Nawet bardzo. No i oczywiście leczenie. O, nie, to powiem szczerze, naprawdę to chyba najlepszy efekt, na jaki mogłem trafić. To jest, powiem szczerze, też kolejna sprawa. Wiesz, może to wydawać się dziwne, że akurat rzuciłem na nią, ale po prostu coś czuję, że jeśli na nią rzucę, to zwyciężymy. I w sumie nawet nie mam racji. Gdybym rzucił na kogoś innego, też byśmy zwyciężyli, bo moc leczenia i te sprawy, ale no. Oczywiście rzadki pakiet, ulepszenia i takie różne sprawy. I co tutaj naprawdę? Wow! Spreading spores! Inaczej mówiąc, powoduje to, że będziemy coraz więcej tych kart. To jest konkretna kopia chyba tej karty, więc może warto byłoby, wiecie, stańć do zera czy coś. I po prostu w ten sposób by leczył i nakładał kolce. Biorę. Zdecydowanie biorę. A tutaj co mamy? Ha. Może jego warto wziąć, wiecie, tak jako alternatywę na jakieś późniejsze piętro, niech on będzie raz na jakiś czas, będzie się go wzmacniał czy coś. I szczerze, no... Chyba nie muszę mówić, co wybieram. I cóż... Tutaj powiem szczerze, że jest cięższy wybór. Ale na zakończenie jeszcze mogę spokojnie się tym zająć i lecimy tutaj, ulepszamy bohatera oczywiście. I... O! Tutaj jakieś fajne efekty i w ogóle, ale... Nie sądzę, żeby to był dobry wybór. To jest najlepsze, co istnieje. 40 obrażeń na froncie. Nie, wiecie, to będzie zabójcze. Teraz tak. Co tu mamy? Podwójne staki, ale większy koszt? Nie. Nie, i jeszcze raz nie. To ma być jak najtańsze. Teraz reroll. I gdzie to jest? Ideolo. Ideolo. To jest tak magic power. Mamy coś, na co warto byłoby to rzucić? Przynajmniej niech będzie na to. I na tym może zakończymy. Oczywiście po wybraniu jeszcze jednostki, jeśli jest tutaj cokolwiek wartego uwagi. Szczerze? Może ona. Wiecie, i tak będę rzucał w zakręcie leczące, kiedy tylko się da, więc dlatego ją biorę. Gdyby mnie to pewnie bym tego nie brał. A na obecny moment to już naprawdę tyle. Jak pójdzie, wiecie, nam na tej przygodzie. Tym razem oddziałem takim, a nie innym. Zobaczymy już w kolejnym odcinku. Oczywiście mam nadzieję, że wam się podobało, no i trzymajcie się. Hej, hej.